Największym wsparciem dla dziecka powinni być rodzice, którzy tak jakby podnoszą jego wartość siebie od momentu, kiedy dziecko dowiaduje się, że jest chore. Ponieważ teraz na grupie bardzo często spotykamy się z tym, że mamy bardzo wielu rodziców, którzy uważają swoje dzieci za gorsze, w dużym cudzysłowie, dlatego że są chore. Plan działania po diagnozie, moim zdaniem, najlepszy jest taki, że rodzic maksimum czasu poświęca na edukację swoją i swojego dziecka. Wybiera bardzo dobrego diabetologa w swoim regionie. Jeżeli w swoim regionie nie ma dobrego lekarza, to szuka w całej Polsce. To musi być osoba, która jest 24 godziny dostępna dla pacjenta i która zawsze służy swoją pomocą, radą i która po prostu zawsze jest. Dodatkowo bardzo cennym wsparciem jest internet i grupy w internecie, które tak naprawdę są 24 godziny na dobę. Tam można zadawać pytania, można szukać wsparcia. Są różne programy, do których pacjenci mogą należeć z cukrzycą, które również edukują, wspierają i pomagają w tych pierwszych momentach tak naprawdę poznać chorobę, która nie jest trudna do opanowania. Patrząc z perspektywy mnie jako dziecka, pamiętam, że najwięcej nauczyli mnie rodzice. Więc oni również musieli się odnaleźć w tej sytuacji i myślę, że wielokrotnie próbowali też udawać chorych. Mój tata wstrzykiwał sobie na przykład insulinę, żeby zobaczyć, jak się czuje cukrzyk, który ma hipoglikemię. Gdyby zadzwonił do mnie kolega, informując mnie o tym, że zachorował na cukrzycę, poradziłbym mu w pierwszej naszej rozmowie, żeby się nie załamywał w żaden sposób, że to nie zmieni jego życia diametralnie. Ja sam zachorowawszy, mając 30 lat, tak myślałem i to załamanie wcale nie było potrzebne, tak więc opowiedziałbym mu pokrótce moją historię, może ze szczegółami. I podobnie jak mówiła Marzena, poleciłbym znalezienie dobrej poradni diabetologicznej, gdzie byłby pod opieką lekarza i edukowanie się we własnym zakresie jak najwięcej, żeby się o tej chorobie dowiedzieć, żeby rozmawiać z ludźmi, poznać. No teraz jest taka możliwość, że w internecie możemy trzymać się razem i sobie pomagać nawzajem.